Dzień dobry, witam. Nazywam się Jan Strumiło i witam na kolejnym spotkaniu w cyklu Architektura Wiek. Jesteśmy gośćmi wokandy zapewnionej przez architekturę i biznes. Chciałbym jeszcze podziękować w tym miejscu Małgosi Tomczak, redaktorce naczelnej, za zaproszenie nas do tego cyklu. Ja dzisiaj będę gospodarzem. A moim i Państwa gościem będzie architekt Krzysztof Mycielski, architekt publicysta, współzałożyciel i współwłaściciel firmy projektowej Grupa 5 Architekci, pracowni dużej, utytułowanej, która zaczynała w trudnych czasach. I na tym od tego chciałbym dzisiaj zacząć, bo interesuje mnie, jak to jest zaczynać pracę architekta na swoim. Chciałbym to zadedykować wszystkim tym, chciałbym tę rozmowę zadedykować wszystkim tym osobom, które przechodzą przez trudny czas, kończą studia, zastanawiają się, co dalej zrobić z tą wiedzą, którą wynieśli z uczelni, i przypomnieć może tą rozmową, że nawet wielkie firmy kiedyś zaczynały i być może borykały się z różnymi problemami, a z takich problemów można wyjść i jakoś życie może zaprowadzić każdą praktykę na spokojniejsze wody. Także witaj, Krzysiu. Cześć, Janku. Dzień dobry Państwu. Nie chciałem Jankowi przerywać, więc teraz mówię dzień dobry. Także tak jak zacząłem, może przypomnijmy, że w 89 roku, kiedy komunizm w Polsce się skończył, ty miałeś 21 lat, ja miałem 10 lat, a w 98 roku, kiedy jako 30-latek współzakładałeś pracownię projektową, ja rozpoczynałem studia. I jesteś najstarszym ze wspólników Grupy 5 Architekci. Dlatego wydaje mi się, że znajdujemy się teraz w takim dobrym momencie, w którym jeszcze możesz bardzo dobrze pamiętać. Daliście wspólnie decyzję o rozpoczęciu razem. Tak, tak. Rozpoczęliście działalność, zdecydowaliście się na rozpoczęcie działalności wspólnie, podczas gdy architekci, umówmy się, odbierają edukację opartą na studiowaniu indywidualności. Wszyscy się uczymy o Le Corbusierze, Palladiu. Opowiedz proszę, jak to wygląda. Coś nam tu Janka przerywa. Janku, jakoś mi przerwało, jak mnie pytałeś, jakbyś mógł powtórzyć ostatnie pytanie. Tak, pytałem o to, jak narodziła się decyzja o tym, że rozpoczęliście wspólnie w tym oryginalnym pięcioosobowym składzie. Jak to było, że dogadaliście się? Jaki był początek waszej działalności na swoim? Znaczy, to mi się wydaje, że decyzja, którą podjęliśmy, była trochę przypadkowa. To znaczy, myśmy się chcieli wtedy bardzo przebić przez rynek. Nikt z nas nie miał 30 lat, ja może byłem najstarszy, ale tak naprawdę wiekiem jesteśmy zbliżeni. Większość z nas znała się ze studiów. Tu właściwie tylko Mikołaj Kadłubowski, który był wychowany i wykształcony w Kanadzie, mniej nas znał. No i to podjęliśmy tą decyzję, pracując w różnych pracowniach, trochę na zasadzie takiej, że no w kupie raźniej. Czyli jak się zbierzemy razem, to zapewne nam się uda. To jeszcze wówczas nie było taką świadomą formułą współpracy, jaką wypracowaliśmy potem w ciągu kolejnych lat.
No i te początki firmy, co mogę o nich powiedzieć? No działo się to w czasach transformacji. Pewnie początki były podobne jak początki małych pracowni dzisiaj, tylko się działo to w nieco dzikszych czasach. Mieliśmy dwa komputery, wszystko się zaczynało w moim mieszkaniu. Załapaliśmy się na końcówkę boomu mieszkaniowego, budowania mieszkań pod koniec lat 90., co zaowocowało projektami dość dużych mieszkaniówek na początku, ale po 3 latach nastąpił kryzys i dopadła nas rzeczywistość. I tak naprawdę, jak patrzę wstecz, to pierwszych 8 lat działania pracowni to było tak naprawdę szuranie nosem po ziemi pod względem finansowym, zanim mocno stanęliśmy na nogi. To, co było ważne dla pracowni, co było przełomowe, to była zasługa Mikołaja Kadłubowskiego, naszego nieżyjącego wspólnika, również z uwagi na perfekcyjną znajomość języka i kontakty, które miał. No to była współpraca z zagranicznymi architektami. Robiliśmy projekt wykonawczy do budynku Metropolitan w Warszawie, projektowanego przez Normana Fostera, jak i również współpracowaliśmy z Erikiem von Egeratem przy budynku ambasady holenderskiej, jako lokalny architekt, ale też jako architekci sprawujący nadzór autorski i inwestorski na budowie. To były dwa absolutnie przełomowe projekty w historii naszej pracowni, które pchnęły nas dalej. Kluczowe dla naszego rozwoju również. A powiedz, bo ja mam takie przeświadczenie, że czy też wizję idealną początków firmy projektowej, może trochę wyniesioną z moich doświadczeń zagranicznych, że na początku taka firma projektowa powinna karmić się konkursami. Tak? I jakby konkursy często pojawiają się w dorobku młodych pracowni, które chcą zbudować sobie portfolio. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, jak wyglądały wasze pierwsze doświadczenia konkursowe? Czy to był sam początek, czy masz jakieś wspomnienia z tych pierwszych wysiłków konkursowych jako Grupa 5? Znaczy, no, mieliśmy jakieś wygrane konkursy nierealizacyjne, kiedy zaczynaliśmy, i oczywiście to było coś, czym się próbowaliśmy chwalić, ale to jest dość mizerny kapitał jak na firmę projektową. Natomiast pierwszym takim konkursem rzeczywiście istotnym dla pracowni, który wygraliśmy samodzielnie jako Grupa 5, był konkurs inwestorski na centrum Ekoparku w Warszawie. To było osiedle, takie nowatorskie osiedle projektowane wtedy przez Stefana Kuryłowicza, i Stefan zapraszał różnych architektów do projektowania budynków. I do tego konkursu na centrum zaprosił wiele znanych i doświadczonych pracowni, Andrzeja Dudę, czy Henryka Zubla z Katowic, czy Bulandę i Muchę, czy Stanisława Fischera. Ja chciał też, żeby tam jakaś młoda pracownia się znalazła. No i zadzwonił do mnie i mówi: Krzysztof, no to może zrobicie konkurs. A myśmy wtedy byli w fatalnej sytuacji, jeśli chodzi o zlecenia, i po prostu stanęliśmy na głowie, żeby ten konkurs wygrać, choć to wydawało niemożliwe, i go wygraliśmy. Natomiast to, co było nadzwyczajne, to, że inwestor nam całkowicie zaufał, to znaczy powierzył nam to zadanie jako tak naprawdę bardzo młodej pracowni. Jestem ciekaw, czy dziś byłoby coś takiego możliwe. No właśnie, ja też jakby dręczy mnie to pytanie, bo mam obserwuję takie zjawisko, że w Polsce wzrost i hodowla nowych pracowni projektowych karmią ją właściwie deweloperzy, prawda? Nie ma jakiegoś publicznego, dużego dopływu zleceń, i ten system zamówień publicznych, czy też konkursy, które on generuje, konkursy architektoniczne, no moim zdaniem pozostawiają wiele do życzenia, i wasza historia waszej pracowni trochę tego dowodzi, także że zbudowaliście rozmiar biura i siłę jego w oparciu o zlecenia bezpośrednie, a nie czy też konkursy, przetargi inwestorskie, a nie konkursy publiczne, które mogłyby napędzać rozwój pracowni. Czy źle zgaduję, czy rzeczywiście trochę tak było? Znaczy, no ja widzę ten problem, o którym mówisz, że młode pracownie mają nad sobą
jeśli chodzi o konkursy, zwłaszcza konkursy publiczne, szklany sufit. No bo jednak dopuszcza się w ogóle pracownie na zasadzie dorobków. W czasach, kiedy myśmy zaczynali, było trochę inaczej. Te reguły nie były takie sztywne jak dzisiaj. No niemniej, no, tak jak mówisz, oczywiście jakby siła grupy 5 wynikła no raz ze współpracy z zagranicznymi architektami, ale dwa z konkursów jednak inwestorskich. Z tym, że w konkursach inwestorskich też ta selekcja pracowni jakby na pierwszym etapie jest dużo większa niż była kiedyś. Tak, taka historia, że dzwoni ktoś i mówi, niech młoda pracownia zrobi duży konkurs na dużą rzecz, to nie jest częsty przypadek dzisiaj. Ja widzę ten problem i powiem szczerze, uważam, że bardzo dużo potencjału młodych pracowni moim zdaniem się marnuje i my nawet mamy taką w ramach jakby współpracy, która hasła współpracy, które jest takim przewodnim hasłem naszej pracowni, mamy też taką formułę zapraszania do współpracy przy konkursie młodych pracowni, które na przykład nie miałaby możliwości w takim konkursie wziąć udziału i to bardzo często daje bardzo fajne efekty. No więc właśnie wydaje mi się, że to jest kolejny ciekawy temat. Chciałbym tu wrócić do tego, o czym już wspomniałeś, czyli o waszym otwieraniu się na współpracę z pracowniami zagranicznymi. Powiedziałeś już o tym, że istotna w tych początkach waszej działalności była współpraca z biurem Fostera przy budynku Metropolitan, czy z biurem Erika van Egerata przy projekcie ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, ale ostatnio wasz publikowany i omawiany szeroko piękny budynek w Katowicach, budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, który zaprojektowaliście wspólnie z pracownią projektową Małeccy i z biurem BAS z Katalonii. To też był efekt takiej współpracy międzynarodowej, być może trochę innej niż te wcześniejsze. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, jak to się odbyło, od kogo pochodziła inicjatywa, jak wyglądała ta historia, ta szczególna współpraca? No jeśli chodzi o wcześniejsze formuły współpracy, czy z Erikiem von Egeratem, czy z pracownią Normana Fostera, no to oczywiście byliśmy tutaj architektami drugiego planu. Doświadczeniem bardzo ciekawym poprzedzającym WRITV była nasza współpraca z pracownią Ala Architekt z Helsinek przy konkursie na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Brał w tym również udział Jarek Kozakiewicz, artysta. I to dało bardzo fajne efekty. No jakby trochę idąc za ciosem tego doświadczenia, nawiązaliśmy współpracę z BAS, robiliśmy wspólnie pracę konkursową, czyli to już się odbywało na zasadach partnerskich. Po konkursie dokooptował do nas Wojtek i Asia, dokooptowali Wojtek i Asia Małeccy ze swoją pracownią jako lokalny architekt. W ogóle ta formuła współpracy była bardzo ciekawa, bo rzeczywiście był to projekt, który powstawał w trzech pracowniach. Zresztą pracownia Małeccy miała też przełożenie na koncepcję pokonkursową. No można powiedzieć trudny układ, ale jego siłą, no BAS siedział w Katalonii, tak? Myśmy byli pracownią, która odpowiadała kontraktowo, bo podpisaliśmy, bo to my odpowiadaliśmy przed Uniwersytetem Śląskim za ten projekt. Był bardzo skomplikowany nadzór na miejscu i tu wielka zasługa pracowni Małeccy. Wszystkie zespoły doskonale rozumiały, o co w tym projekcie chodzi i okazało się, że mają bardzo podobne przemyślenia, jeśli chodzi o architekturę i tego, co jest w niej wartością. I to było chyba kluczowe, tak? To spowodowało, że jakby ten wkład autorski wszystkich pracowni możemy rozłożyć równo, tak? Chociaż na pewno jakby taką siłą może wiodącą, kreacyjną był BAS, to jednak bez pracowni polskich w ogóle to by się wszystko nie mogło zdarzyć.
No, ja rozpoznaję w tym jakąś siłę was jako grupy, że udaje wam się godzić wiele podejść, jakby wiele osobowości w jednej ekipie i, nie, i to nie starczy wam jeszcze, tylko jeszcze dobieracie więcej, więcej osób z pozytywnym efektem. I mam takie wrażenie, to jest moja teoria, którą mam nadzieję, że tutaj jakoś zweryfikujesz, że być może dzięki temu, że tyle rozmaitych osobowości i charakterów uczy się współpracować przy projektach, to wasze podejście nie jest jakieś dogmatyczne, tylko pozwala realizować różnorodne naprawdę projekty. Tak? No, mam tutaj na myśli przełożenie na czysto architektoniczne decyzje. Także z jednej strony projektujecie i produkujecie, macie w dorobku i chwalicie się na stronie dużą liczbą projektów, osiedli, które zdecydowanie modernistycznym językiem się posługują, a jednocześnie bardzo poważną częścią dorobku są budynki historyczne, architektura tradycyjna zbudowana z dużą znajomością, z wyczuciem historii. Więc chciałbym tutaj porozmawiać o tym, odwołując się do takiego przykładu waszej mieszkaniówki przy Lądowej w Warszawie, którą uważam za dobry przykład takiego pogodzenia historii z architekturą nowoczesną. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tym? Akurat mieszkaniówka przy Lądowej to stary projekt, jeden tak naprawdę jedna z pierwszych realizacji mieszkaniowych, którą mieliśmy. No to jest projekt, w którym... No rzeczywiście można powiedzieć, że te rzeczy jakoś się godzą. Znaczy on jest na tle naszego dorobku o tyle wyjątkowy, że rzeczywiście operuje pewnymi dosłownymi odniesieniami do budynków z przeszłości. No mamy rzeczywiście prostą szarą bryłę, taki szary sześcianik z cegły, a na niego nałożony jakby pierwszy plan takich horyzontalnych balkonów z charakterystycznymi narożnikami zaokrąglonymi, nawiązującymi do lat 30. My takich projektów dosłownie nawiązujących do przyszłości nie mamy wiele. Ja jakby słuchając twojego pytania, Janek, chciałbym taką rzecz powiedzieć, że być może nie powinniśmy się posługiwać pojęciem nowoczesności, bo nowoczesność jest pewnego rodzaju mitem, którym architekci operują, a celem naszej działalności jako architektów moim zdaniem nie jest architektura nowoczesna. Taki cel to był w modernizmie, ale nie w czasach dzisiejszych, które, nie wiem, Zygmunt Bauman nazwał czasami ponowoczesnymi. W tym wszystkim nie chodzi o żadną nowoczesność, chodzi o tożsamość, czyli jeżeli mamy budynek, nie wiem, WRITV, który jest no, jakąś dużą kreacją architektoniczną i mamy budynki, w których tak naprawdę chodzi tylko o modernizację i zachowanie ich charakteru i śladową albo ukrytą kreację architektoniczną, to jakby to jest to samo, to że jeżeli postawimy jako cel podtrzymanie tożsamości i stworzenie jakiegoś środowiska do życia, który tą tożsamość kształtuje, to osiągamy tak naprawdę i w jednym, i w drugim wypadku ten sam cel i wartość jest ta sama. Tak, no tutaj kiedy wspominasz o tożsamości, to wydaje mi się, że to jest jeden z kluczowych tematów architektury współczesnej, kluczowe wyzwanie, z którym wszyscy, którzy się tym zajmują, muszą się zmagać i to na gruncie tego pojęcia odbywa się krytyka prostych, pudełkowatych form i anonimowych osiedli złożonych z beżowych bloków i wydaje mi się, że to wiedzie do tego, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, o czym mówiłeś i o czym piszecie w waszej książce, a mianowicie o poszukiwaniu jakiejś przestrzeni między budynkami, jakiejś przestrzeni wspólnej i wartości tej przestrzeni, która właśnie zapewnia ludziom poczucie bycia u siebie.
Czy mógłbyś jakby opowiedzieć o tym napięciu między po prostu zleceniami, które często polegają na wyciskaniu powierzchni, a właśnie tymi celami, o których wspominasz, czyli o poszukiwaniu jakichś przestrzeni wspólnych? Znaczy, no, przestrzeń publiczna jest oczywiście ważnym tematem, którym się interesujemy. No, budynek WLITV tak naprawdę można rozumieć. Sądzę, że tobie chodzi bardziej o przestrzeń między budynkami w architekturze takiej, no, jak architektura mieszkaniowa. Oczywiście mieszkaniówka, jakby pomijając modernizacje, które są ważnym tematem naszych projektów, mieszkaniówka jest naszym chlebem powszednim. Projektujemy ją od zawsze i nadal projektujemy i nadal będziemy projektować i bardzo lubimy ten temat. Niemniej, no, rzeczywiście tak jest, że ona się rządzi prawami optymalizacji, wyciskania PUM-u i bardzo często jest niskobudżetowa, tak? Bazuje na jakichś elementarnych materiałach. I oczywiście uzyskanie w tym, jakby w tym tworzywie wartości architektonicznej, w sensie wartości wizualnej czy designerskiej, jest ważne, ale wydaje mi się, że to, co jesteśmy w stanie wyzyskać jako taką wartość dodaną, no to jest rzeczywiście przestrzeń, to jest plan zagospodarowania terenu i przestrzeń między budynkami, to znaczy to, jaką zbudujemy przestrzeń wspólną, przede wszystkim przestrzeń półpubliczną, ale również tą, która się znajduje jakby na zewnątrz inwestycji. W naszych mieszkaniówkach ten motyw jest bardzo ważny, to znaczy my bardzo często korzystamy z takiego motywu, na przykład połączonych ze sobą pod cieniami podwórek, w którym z jednego przechodzi się na drugi, one mają różny charakter, czyli jakby to doświadczenie wspólnej przestrzeni jest atrakcyjne, ale też pracuje jakby na rzecz wspólnoty. Także to, co mnie fascynuje i to, czego cały czas się uczę, właściwie oduczam tego, być może trochę się oduczam tego, co wpojono mi podczas studiów, to jest jakiś szacunek dla wartości w architekturze tradycyjnej. I w tym miejscu właśnie chciałem cię zapytać, na ile te projekty, które wam umożliwiły kontakt bliższy i czynny z budynkami tradycyjnymi, z dworcem we Wrocławiu na czele, was zmieniły? Czy to było tak, że byliście super przygotowani do kontaktu z takim zleceniem i to po prostu idealnie trafiło w waszą wrażliwość? Czy to jest tak, że to was jakoś zmieniło? Znaczy, to też pewnego rodzaju przypadek. No, w 2008 roku wygraliśmy konkurs na projekt modernizacji dworca głównego we Wrocławiu i gdybyśmy go nie wygrali, to być może nie zajmowalibyśmy się tego typu tematami. Mogę sobie wyobrazić, że tak to mogłoby się potoczyć. No ale akurat tu mówimy o projekcie, który był gigantycznym wyzwaniem i trzeba go było zrobić szybko, bo musieliśmy zdążyć na Euro 2012, czyli mieliśmy na to 4 lata. I no, to jest trochę tak, jak już się zrobi taką złożoną, trudną modernizację i przejdzie się przez to wszystko z wszystkimi zagadnieniami konserwatorskimi i technicznymi, no to się staje człowiek właściwie specjalistą w tej dziedzinie. I bardzo, że tak powiem, dla pracownia, która coś takiego wykonała, jest darzona bardzo dużym zaufaniem, jeśli chodzi o modernizację obiektów zabytkowych. No więc potem jakby siłą rzeczy pojawiają się następne zlecenia. Natomiast niezależnie od tego, temat tożsamości w architekturze był czymś, co nas interesowało właściwie od zarania pracowni. A to są rzeczy ze sobą oczywiście powiązane. Mhm. No, osobiście jestem bardzo zainteresowany tym tematem ze względu na to, że
Mam wrażenie, że mało pracowni odważa się na jakiś czynny, twórczy kontakt, czy poruszanie się w języku. On jest prawdopodobnie znacznie większy, stawia większe wyzwania projektowe przed projektantem niż ten język, którego nie chcesz nazywać nowoczesnym. To język prostych form, kątów prostych i beżowo-szarych, ralowskich kolorów. I dlatego też o to pytam, dlatego że wydaje mi się, że to jest, to mi się wydaje w waszym dorobku ciekawe i istotne, że w odróżnieniu od innych dużych pracowni nie stronicie od kontaktu z językiem tradycyjnym i w ogóle raczej eklektycznie się prezentuje wasze portfolio, co uważam za dużą zaletę. Jeżeli rozważymy, że w nadchodzących czasach prawdopodobnie największym źródłem zamówień dla naszej branży będą modernizacje i przeróbki tego, co już zbudowano, niekoniecznie natomiast nowe rzeczy, no to jesteście świetnie przygotowani na nadchodzące czasy, no i można się w tym zakresie od was wiele nauczyć, szczególnie jeżeli się jest młodą, startującą pracownią. Ale przy tej okazji chciałem zapytać cię o taki budynek, który sam znam i często mijam i bardzo go cenię i patrzyłem przez wiele lat z niepokojem na jego rozkład, a mianowicie o pensjonat Górewicza w Otwocku. Tutaj dla osób niewarszawocentrycznych powiem, że to jest ogromny, ogromny drewniany budynek w stylu Schwiedermeier, położony na linii Otwockiej w Warszawie, tuż przy samym dworcu Otwock Główny, który no jest bardzo rozległym drewnianym budynkiem i niedawno przeszedł i czy też nadal przechodzi transformację, czyli jest zbudowany od nowa. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym trochę? Znaczy to, jeżeli chodzi o modernizację, jakby wyzwanie projektowe, to być może był najtrudniejszy w ogóle projekt, jaki robiliśmy, bo chodziło w nim o wtłoczenie w budynek drewniany funkcji szpitalnej z salami operacyjnymi, OIOM-em i diagnostyką ciężką. A jeszcze do tego były funkcje towarzyszące, jak restauracja, jakiś hotel dla ludzi, którzy przyjeżdżają z pacjentami dla ich rodzin. Więc no jakby pogodzenie tych dwóch rzeczy, budynku drewnianego, tradycyjnego z super nowoczesną technologią, no naprawdę wyzwanie potężne. O tyle rzecz była wyjątkowa, że ten budynek w momencie, kiedy żeśmy zaczynali modernizację, właściwie chylił się ku kompletnemu upadkowi. Wszystko było w nim przegniłe, można było przejść przez ściany niemalże. Był w fatalnym stanie. I tak naprawdę no jakby ta substancja budowlana, która tam była, w ogromnej większości nadawała się tylko do rozbiórki. Co więcej, chociaż uważano go za jeden z największych zabytków drewnianych w Polsce, tak naprawdę już nie był do końca drewniany, bo od wewnątrz go przemurowano w latach 80. Także tak naprawdę posiadał drewnianą konstrukcję ścian zewnętrznych, natomiast wewnętrzna część budynku była już wymurowana współcześnie, zresztą w fatalny sposób zupełnie, więc no jakby ta modernizacja tak naprawdę polegała na rozłożeniu tego budynku i w dużej mierze odtworzeniu go na nowo. Ze współczesnymi wnętrzami, tak, współczesną konstrukcją w środku, czyli z zachowaniem konstrukcji zewnętrznych ścian, jakby całej tej zewnętrznej skorupy, nie tylko szalówki, całej dekoracji, natomiast no, w środku to jest tak naprawdę współczesny szpital. Część elementów drewnianych dała się poddać konserwacji, jak na przykład to, co dla zresztą Schwiedermeiera jest najbardziej charakterystyczne, czyli drewniane werandy przystawione do budynku. I to były decyzje trudne, to znaczy one były podejmowane we współpracy, w ścisłej współpracy z konserwatorem wojewódzkim i jakby tą formułę konserwatorską
modernizacji tego budynku no, wypracowano po jakimś czasie. Ale rzeczywiście to taki budynek, w którym tej naszej kreacji widać niewiele, bo, tak, bo na dobrą sprawę chodziło w nim o ocalenie budynku. I my nie widzimy, nie mamy z tym problemu. To znaczy uważamy to za duże osiągnięcie, bo rzeczywiście, no nie wiem, chociażby kwestie zwyczajnych instalacji, no upchnąć nowoczesne instalacje, które muszą być w szpitalu, w nowoczesnym szpitalu do takiego budynku, tak, gdzie tak naprawdę nie ma miejsca i tak to zrobić, żeby nie było tego widać. Mam wrażenie, że tego podejścia, w którym architekta mało widać, powinno być więcej, tak? Czyli jakby niekoniecznie może jest. Nie, może potrzebujemy więcej tego podejścia, szczególnie, że mam wrażenie, że być może ten przykład pensjonatu Górewicza i sposobu, w jaki udało wam się go postawić na nogi, czy też jakby przywrócić go miejscu, może pomoże uświadomić wielu właścicielom drewniaków, że warto o nie dbać i mogą one wyglądać pięknie i przyozdabiać przestrzeń publiczną, jakby nadawać tożsamość, utrzymywać tożsamość miejsca. Wydaje mi się, że kiedy podróżuję po Polsce, widzę ogromną liczbę domów drewnianych, pięknych, starych domów w ruinie, obok których powstają nie najwyższych lotów domy murowane, nowe, pozbawione detalu, pozbawione tożsamości i ludzie nie widzą, mam wrażenie, często skarbów, które mają tuż pod bokiem albo zgoła są ich właścicielami i porzucają wartości, które mają w ręku na rzecz czegoś płaskiego. Więc jeżeli płaskiego, pozbawionego tych treści, których dostarczała architektura tradycyjna. Także wydaje mi się, że widząc takie napięcie w obejściach w kraju, interesuje mnie, jak wam się udaje to godzić w ramach jednej pracowni. I chciałbym trochę może, żebyś opowiedział, jak to działa w tym składzie, który u was jest czymś elastycznym, prawda? Bo przeszliście przez transformację składu osobowego i to jest nie raz, tylko to jest proces, który cały czas się rozwija, przybywa partnerów w grupie 5, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe z punktu widzenia tego tematu, od którego zacząłem, czyli jak wyobrażać sobie pracownię architektoniczną u początku kariery. To jest jakiś bardzo społeczny twór w waszym wypadku. Znaczy, oczywiście ta formuła, którą my mamy, nie jest formułą jedyną. Niemniej rzeczywiście wydaje mi się, że w edukacji architektonicznej, niestety również też trochę w mediach, narósł taki mit autorskiej pracowni. My nie jesteśmy klasyczną autorską pracownią i ja nie mam z tym żadnego problemu. To jest grupa ludzi, zresztą o czym świadczy również nazwa tej pracowni, ściśle ze sobą współpracujących i ludzi o różnych talentach, różnych wrażliwościach, różnych predyspozycjach, które się nawzajem uzupełniają. I to jest tak naprawdę moim zdaniem nowoczesna formuła współczesnej pracowni architektonicznej. Tak? Świat jest zbyt złożony, jakby wymagania, chociażby logistyczne, z jakimi mamy do czynienia z zawodem, są tak duże, no, że to nie będzie taka pracownia jak pracownia Le Corbusiera, w której mistrz przychodził rano do pracy, dwie godziny malował, a potem się zabierał za projektowanie. No to już nie żyjemy w takich czasach. Chociaż może takie przypadki się zdarzają. No, nasza formuła jest jakby inna. Projekty są owocem pracy zespołu i to nie tylko zespołu 5 ludzi, którzy widnieje gdzieś tam w nazwie pracowni, których się wymienia, ale również dwóch naszych partnerów, których dobraliśmy jakby z zespołu, ale też po prostu całego zespołu, bo wkład
zespołów, te projekty, autorski wkład ludzi z naszego zespołu jest ogromny. Także jakby nawet czasem trudno powiedzieć, kto ma wkład jaki, bo to się wszystko rodzi we wzajemnej współpracy i we wzajemnej dyskusji. Mi ta formuła jest strasznie bliska. Im dłużej w niej działam, tym bardziej. Tak? Początki wcale nie były proste, no bo można sobie wyobrazić 5 ambitnych chłopaków, którzy założyli pracownię, więc oczywiście przez pierwsze lata dosyć się ze sobą kłóciliśmy, ale jakby potem dojrzeliśmy do tego, że ta formuła jednak, z tej formuły płyną najróżniejsze korzyści i ona jest jednak szalenie efektywna. No chciałbym powiedzieć coś takiego, że wydaje mi się po tych latach, że umiejętność współpracy to jest jedna z podstawowych umiejętności warsztatowych naszego zawodu. Równie ważna jak projektowanie. Po prostu współczesne projektowanie architektury jest grą zespołową. I to trzeba wiedzieć. Ono nie może być takie wsobne. Mhm. Wydaje mi się, że jako osoba, która jednak zdecydowała się na działalność pod własnym nazwiskiem i opartą o indywidualne firmowanie pracowni swoim nazwiskiem, chętnie bym poszerzył dyskusję w tym konkretnym obszarze. I jestem pewien, że obaj podziwiamy żyjących architektów, którzy nadal starają się budować autorskie pracownie. Ale to, na co chciałem jeszcze przekierować naszą rozmowę, to są z kolei momenty kryzysowe, tak? Czyli coś, o czym już wspomniałeś wcześniej, że w życiu każdej pracowni zdarzają się trudniejsze momenty, więc chciałem, żebyś, i tutaj mówiłeś, że już szuraliście brzuchem po ziemi, kiedy zadzwonił telefon i pojawił się projekt ekoparku, ale chciałbym, żebyś jeszcze opowiedział o takich największych wyzwaniach, które przez te lata, szczególnie w pierwszym okresie, przydarzyły się w losach Grupy 5. Znaczy, no, w jakimś sensie zahaczyliśmy o to. Rzeczywiście było tak, że w 2001 roku, czyli 3 lata po rozpoczęciu naszej działalności, doszło do kryzysu w budownictwie, który spowodował, że właściwie odpłynęły wszystkie nasze zlecenia. I pracownia była o krok od upadłości i trochę zadecydował przypadek, aczkolwiek również nasza determinacja, że mimo wszystko przeżyliśmy ten okres. Ja myślę, że zresztą w historii młodych pracowni bardzo często się to tak zdarza i jeżeli się zakłada pracownię, trzeba się z tym liczyć. No z wyzwań późniejszych to zdecydowanie trudnym momentem była realizacja modernizacji dworca głównego we Wrocławiu, głównie z uwagi na to, że no dla porównania, myśmy mieli na to 2 lata na projektowanie i 2 lata na realizację. Pracownia Normana Fostera, która robiła podobny bardzo dworzec w Dreźnie, miała na to 2 razy więcej czasu. Więc to się działo wszystko w biegu, w budynku, który podlegał ochronie konserwatorskiej, więc cały czas się zmieniały decyzje projektowe, bo ciągle coś odkrywano w tym budynku, o czym nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Inwentaryzacja tego nie wykazała. Bardzo duże napięcie temu towarzyszyło, no, w związku z koniecznością zdążenia na termin. Inwestor PKP nie był najłatwiejszym inwestorem. No, ja i Rafał Zelent, którzy prowadziliśmy ten projekt, zwłaszcza na końcowym jego etapie, przypłaciliśmy to zdrowiem. Nie będę ukrywał. No więc takie rzeczy się też zdarzyły. Oczywiście to się nam jako pracowni bardzo opłaciło, bo zaowocowało kolejnymi projektami. No i a trzecim wyzwaniem był oczywiście pensjonat Górewicza, chociaż może dziś to postrzegam jako duże wyzwanie też dlatego, że to jest dosyć świeża historia. A z takich rzeczy, no, trudnych, które nam się wydarzyło, no niewątpliwie śmierć Mikołaja Kadłubowskiego, który był dla
pracowni bardzo ważną postacią i bardzo dużo mu zawdzięczamy. Jeżeli chodzi o projekt WLITV, to tak naprawdę zawdzięczamy mu najwięcej, bo to on nawiązał współpracę z katalońską pracownią i od tego wszystko się zaczęło. Ja Mikołaja pamiętam bardzo dobrze jeszcze z czasów, kiedy gościnnie u was robiliśmy wspólnie konkurs na Wydział Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętam dobrze Mikołaja z tamtych czasów i wszystkim nam go nadal bardzo brakuje. Ale chciałbym, żebyś może powiedział jeszcze o tym jakby pozytywnym efekcie projektu wrocławskiego, rozszerzenie zdecydowane waszej działalności poza Warszawę, tak, na południe, bo robicie wiele projektów we Wrocławiu, tak, czy też w okolicach Wrocławia. Czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda zarządzanie logistyczne tym? Czy macie kogoś na stałe tam na Śląsku, czy rozważacie w ogóle budowę pracowni terytorialnie? Znaczy my tych pracowni, tych projektów zewnętrznych mamy bardzo dużo, bo projektujemy i w Łodzi, i we Wrocławiu, i w Katowicach, i w Gdańsku. Teraz rozpoczynam projekt w Szczecinie, więc no już trochę jesteśmy przećwiczeni w kwestii projektów robionych na zewnątrz. Akurat projekt Dworca Wrocławskiego nie był projektem, w którym się opieraliśmy o lokalnych architektów, z tego względu, że w ogóle na przykład w trakcie budowy wysłaliśmy ekipę, która pełniła stały nadzór na budowie, mieszkając we Wrocławiu. Natomiast no, mieliśmy jednego architekta, który właśnie pracował w grupie 5, który był z Wrocławia. Natomiast wszystkie pozostałe projekty robimy w oparciu o współpracę z lokalnymi pracowniami, którym bardzo często dużo zawdzięczamy. No, pracownia Małeccy miała, tak jak mówiłem, ogromny wkład, również merytoryczny, w projekt Wydziału Filmowego w Katowicach. Także, ale tu też jakby pomaga nam to, że jesteśmy przećwiczeni we współpracy, tak? No bo ta współpraca dotyczy zarówno tego, co się dzieje między nami wspólnikami, jak i to, co się dzieje między nami a zespołem, ale również dotyczy naszej współpracy z zagranicznymi architektami, z mniejszymi pracownikami, z którymi lubimy robić konkursy, jak i właśnie z architektami lokalnymi w różnych miastach. To jest, sam w sobie jest fascynujący temat organizacji i rozrostu pracowni w miarę jak ona dojrzewa i ma stały dopływ zleceń. I teraz wydaje mi się spokojnie przejść do tego, jak sobie radzicie w czasie pandemii. To jest oczywiście pytanie, na które pewnie musisz non-stop odpowiadać, ale wydaje mi się, że to jest aktualne dla wszystkich, czyli w ogóle dla wszystkich, co się dzieje w tak dziwacznych czasach w końcu z ogromną organizacją, którą prowadzicie, i z ludźmi, którzy muszą chodzić do pracy, i ze zleceniami. To jest na pewno dla mnie przynajmniej bardzo interesujące. Znaczy ja przyznam się szczerze, że oczywiście bałem się, jak to się wszystko zaczynało, no bo to było doświadczenie no jedyne w swoim rodzaju dla wszystkich, ale jestem strasznie pozytywnie zaskoczony, jak to dobrze wychodzi. To znaczy praca zdalna, bo myśmy przyjęli taką zasadę, że ci pracownicy, którzy nie chcą pracować w pracowni, mogą do niej nie przychodzić, i nie przychodzi duża większość. Większość pracuje w domach. Ale to wszystko działa. To znaczy okazuje się, że to jest przede wszystkim wielka zasługa zespołu, który jest odpowiedzialny, nad którym nie trzeba stać, nie trzeba go poganiać, tylko ludzie są świadomi jakby swoich zadań i wykonują je cały czas nadal jak najlepiej potrafią. Więc ja jestem szalenie tym zbudowany. Powiem, że no jest to wielkie, wielkie odkrycie, jak zresztą widzicie. Ja też jestem teraz w domu i pracuję głównie w domu.
Obaj rozmawiamy z sypialni. Ja też jestem tutaj oddzielony od rodziny, która hałasuje za drzwiami. Żyję cały czas w lęku, że córeczka tutaj wpłynie zabawkę. Starałem się wszystko wynieść wcześniej, ale ostrzegam, że to może się w każdej chwili wydarzyć. Ale jakby. Ta bieżąca praca takiego biura, jakim jest Grupa 5, interesuje, myślę, nie tylko mnie, wszystkich. Tutaj mam podgląd tych pytań, które pojawiają się z widowni i jedno szczególnie ciekawe mi się wydało, mianowicie jak mniej więcej oceniasz waszą inwestycję konkursową. Tak, wiadomo, wszyscy wiedzą, że konkursy to jest inwestycja czasu i środków, więc to mi się wydało szczególnie interesujące, że ktoś chce wiedzieć konkretnie, ile, jak mniej więcej oceniasz, na ile jesteście sobie w stanie pozwolić konkursów rocznie, czyli masz jakiś miernik tego, czy możesz coś o tym powiedzieć? Znaczy, po pierwsze stoi za tym możliwości czasowe, bo czasem pracownia jest tak obłożona, że ma ograniczone możliwości robienia konkursów, ale no drugim problemem jest oczywiście koszt konkursu, bo nie oszukujmy się, zrobienie dużego konkursu kosztuje pracownię od kilkudziesięciu do 100 000 zł, co potwierdzają również nasi konkurenci, kiedy z nimi rozmawiamy, nasi koledzy. I pracownie nie stać na wiele takich akcji w ciągu roku, co nie zmienia faktu, że ambitna pracownia konkursy robić musi. I tak naprawdę no, jest kwestia tego, jak to ustawić i jak to robić w sposób efektywny, bo wiadomo, że wygrywa się co któryś konkurs. I chodzi o to, żeby w zespole wyzyskać osoby, które w tego typu kreacji, jaką jest konkurs, są dobre. Bo w pracowni ludzie są dobrzy w różnych rzeczach, tak? Są dobrzy w kreacji konkursowej, są dobrzy w prowadzeniu projektów, są świetnymi inżynierami. No generalnie, jeżeli mówimy, że to jest praca zespołowa, to też trochę to jest tak jak w drużynie piłkarskiej, no każdy musi być na tym skrzydle, w ataku, w obronie, tam gdzie powinien być. I również jakby konkursy powinni robić ludzie, którzy są w tym biegli. Jest to doświadczenie, które się zdobywa w ciągu lat, bo tak naprawdę, żeby wygrać konkurs, trzeba najpierw wiele konkursów przegrać. No ale tak jak powiedziałem, możliwości tego są ograniczone. To znaczy, to nie jest tak, że pracownia może robić konkurs za konkursem, bo to się po prostu budżetowo nie zepnie. To nie oszukujmy się co do tego. Tak, i to jest ubolewanie, które wybrzmiewa z twoich słów i non-stop myślę o tym, jak podczas moich doświadczeń w Niemczech i w Austrii, w Szwajcarii zetknąłem się z ludźmi, którzy pracowali latami dla pracowni architektonicznych utrzymujących się tylko i wyłącznie z konkursów. Wydaje mi się, że to jest, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale to jest jakieś wyzwanie na przyszłość dla naszych organizacji zawodowych, żeby wywierać nacisk na zamówienia publiczne, tak, na dawców zamówień publicznych, na inwestorów publicznych, ta kultura może się przenieść na deweloperów, żeby po prostu budować kulturę konkursów ze zwrotem kosztów. Myślę, że SARP czy Izba Architektów miałyby narzędzia, które pozwoliłyby promować tę formułę, która moim zdaniem ułatwiłaby wzrost jakby hodowlę nowych pracowni, nowych indywidualności twórczych, co z pewnością odbyłoby się z korzyścią dla całej Polski. Tak, im więcej ciekawych osób może tworzyć jakieś projekty, tym większa szansa na zbudowanie ciekawszej rzeczywistości materialnej wokół nas. Znaczy,
No to jest oczywiście wielki temat. Nie jest tak, że w tej kwestii nic się nie dzieje. To znaczy, ja obserwując jednak rozwój konkursów w ciągu iluś lat, na przykład konkursów inwestorskich, widzę, że formuła, mówię oczywiście o inwestorach z prawdziwego zdarzenia, że formuła konkursów odpłatnych coraz bardziej się upowszechnia. To znaczy, inwestorzy, jeżeli zapraszają na przykład pięć dobrych pracowni, no to mają świadomość tego, że no jednak wypadałoby przynajmniej częściowo zwrócić koszty. Ale no jeszcze dużo tu jest do zrobienia i myślę, że no powoli, powoli do tego być może dojdziemy. Aczkolwiek no jest to duży temat. No ja też jakby czuję się tu w obowiązku, bo jestem wiceprezesem SARP-u od spraw twórczości, warszawskiego SARP-u. I oczywiście no, czuję temat bardzo dobrze, bo to jest coś, co uderza również w naszą kieszeń, no co tu dużo mówić. Świadomie tutaj poruszam ten temat, bo mam nadzieję, że być może w ten sposób podczas wystąpienia publicznego zaatakowany, może będziesz mógł wywrzeć jakiś wpływ od tej strony urzędowej. Ale chciałem jeszcze tutaj przekazać pytanie od znanego nam obu kolegi, pana Grzegorza Buczka, który zadaje ważne pytanie o to, jak wygląda współpraca Grupy 5, jak wygląda dialog z władzami różnych miast, tak? Jak udaje wam się to organizować, na ile, jak zarządzacie tym dialogiem, który w końcu bardzo często jest ważący dla uzyskania pozwoleń na budowę czy BZ-ek. W jaki sposób, czy macie jakieś doświadczenia, o których mógłbyś powiedzieć we współpracy z miastem? To na pewno też jest z mojego własnego doświadczenia ogromny kapitał wiedzy dla kogoś, kto zaczyna na swoim, tak? To temat rzeka, i tak naprawdę z tymi miastami to jest trochę tak, że co kraj to obyczaj. To znaczy, podejście wydziałów architektury w różnych miastach jest naprawdę skrajnie różne. Dla mnie podejściem wzorcowym jest podejście Wydziału Architektury we Wrocławiu, które jest szalenie progresywne, które przede wszystkim dąży do tego, żeby nie utrudniać, a ułatwiać w kwestiach inwestowania. Mówię oczywiście o wymaganiach, jakie się stawia chociażby dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa składana do pozwolenia na budowę we Wrocławiu nie jest nadmiernie rozbudowana, nie jest niepotrzebnie rozbudowana i rozmowa na temat tego, co jest w projekcie, jest rozmową bardzo konstruktywną. Wielokrotnie się z tym spotkałem tam i również jakby życzliwość, jaką okazały nam władze miasta przy realizacji modernizacji dworca głównego, była nie do przecenienia. Ale to samo dotyczyło funkcjonowania Urzędu Konserwatorskiego, służb konserwatorskich we Wrocławiu. Dla mnie to był pewnego rodzaju wzór, jak to powinno wyglądać. I oczywiście w różnych miastach jest bardzo różnie. No to tak, jakby były to dwa zupełnie różne światy. No, ja potwierdzam to, co ty mówisz. Moje własne doświadczenie potwierdza w bardzo skromnym zakresie to, o czym ty opowiadasz, ale to na pewno jest ogromny temat dla każdego, kto zaczyna dopiero w tym świecie i musi być przygotowany na prawdziwy szok często. Ale Jeśli chciałem chodzi o przekazać. Mów, przepraszam. Warszawę, to na pewno Wydział Architektury bardzo się otworzył na dialog z architektami. On się toczy. No ale to są rzeczy skomplikowane i złożone. No tak jak skomplikowana jest rzeczywistość warszawska, tak? Gdzie są pieniądze, gdzie jest duże miasto, gdzie się spotykają różne grupy interesów. Myślę, że no, gdzie jest przede wszystkim polityka.
Więc tu być może jakby rzeczywistości wrocławskiej i warszawskiej nie da się porównywać, bo to są też inne wyzwania, innego typu problemy. Dziękuję za tę odpowiedź. I być może już w formule zamykającej nasze spotkanie chciałbym przekazać pytanie od pani Katarzyny Kielin i dołączę tutaj swoje 3 grosze też, bo pani Katarzyna zapytuje o twoje ostatnie inspiracje architektoniczne, szczególnie jeżeli chodzi o projektowanie mieszkaniówki, ale ja bym tutaj dołączył też swoje pytanie odnoszące się do czasów, kiedy na twoje zaproszenie wspólnie jeździliśmy do Lublina z zajęciami na temat architektury współczesnej. Wiem, że dużo czasu czytasz, dużo czytasz i chciałem cię zapytać o twoje ostatnie inspiracje i lektury, bo być może ten pandemiczny okres jakoś ci sprzyjał, jeżeli chodzi o czytanie książek. Czy mógłbyś podrzucić jakieś rekomendacje? No wiesz co, z tym czytaniem książek to ostatnio jest trochę problem, bo pandemia jest jednak wymagająca i bardzo absorbująca. Znaczy ja niezmiennie jestem fanem, chociaż to właściwie jest, można powiedzieć, na swój sposób Ramota, ale moim zdaniem bardzo inspirująca, książek Jane Jacobs, które zresztą po polsku w świetnym tłumaczeniu zostały wydane przez Centrum Architektury. Nie tylko jej kluczowa książka Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, ale również jakby wybrane pisma. Z tego względu, że to jest opis miasta jakby z zupełnie różnej strony, z innej strony niż na to patrzą architekci. To jest bardzo oddolne widzenie miasta, jak i również jak książka o tym, jak się powinno budować przestrzeń miejską i miasto w oparciu o obserwacje zachowań ludzkich. No to jest oczywiście rozwinięte, no jak potem poczytamy Jana Gela, no to oczywiście ten wątek tam się pojawia, zresztą też jako kluczowy, jeżeli, nie wiem, poczytamy nawet stare dzieła, takie jak Język wzorców Aleksandra, to też to tam się pojawia, jakby ta idea jest mi szalenie bliska. To jest idea zupełnie stojąca na wskroś modernizmowi, jakby wykluczająca się właściwie z dogmatyzmem modernizmu, ale cenna. Więc to są takie książki, do których bardzo lubię wracać. Nie wiem, czy w pandemii przeczytałem coś, co by było równie ważne. Ja do tej lektury wracam, bo po prostu lubię ją polecać ludziom. Uważam, że to jest ogromna wartość, że ją przetłumaczono również na język polski, zresztą no po wielu dziesięcioleciach, od kiedy ona powstała. Ja osobiście dodam od siebie, że ostrzę sobie teraz zęby, może mniej powiem o tym, co przeczytałem, a o tym, co zamierzam przeczytać, bo ostrzę sobie zęby na moją już zamówioną kopię najnowszej książki Grzegorza Piątka o Bogdanie Pniewskim. Muszę powiedzieć, że bardzo przeżyłem biografię wydaną przez Marka Czapelskiego kilka lat temu. Przeżyłem ją w tym sensie, że to jest świetna, bardzo dokładnie napisana, porządna biografia, ale odczuwałem niedosyt, bo znając nawet chociażby i z wykładów życiorys w Zarysie, życiorys Pniewskiego, no biorąc książkę do ręki spodziewałem się po prostu niemalże westernu. Tak, filmu, gotowego scenariusza na film, a tymczasem właśnie w tej książce Marka Czapelskiego tego nie doczekałem się. No i liczę na to, że kiedy książkę Grzegorza przejrzę, ten mój, chociaż część tego apetytu na niezwykłe przygody w XX wieku z Bogdanem Pniewskim zostanie zaspokojona. Także myślę, że to będzie pewnie też
no, dla wszystkich architektów ciekawa lektura. Ale tutaj chciałem wrócić jeszcze do tego pytania, które było szersze, nie tylko dotyczyło lektur, ale też inspiracji. Czy w związku z tymi podróżami, które na pewno musisz odbywać, masz jakieś ciekawe rekomendacje, inspiracje zbudowanych obiektów, które cię zachwyciły ostatnio w kraju? Szczerze powiem, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił projekt, który się nie odbił dużym echem. I mam wrażenie, że w konkursach, które doceniają realizację, też nie został on zauważony. To jest nowa szkoła podstawowa zbudowana w miasteczku Wilanów. Realizacja skromna i nie jest to być może ikona architektury, ale właśnie o to chodzi. To znaczy ja uważam, że my nie powinniśmy patrzeć na architekturę w kategoriach ikon, czy coś jest ikoną, czy nie, i temu według tego ją oceniać, tylko właśnie docenić architekturę, która jest mądra i która naprawdę coś wartościowego ludziom oferuje. Jak na to, co się udało uzyskać przy no, na pewno ograniczonym budżecie szkoły budowanej za publiczne pieniądze, to efekt jest świetny. Także tutaj wielkie gratulacje dla zespołu Piotra Bujnowskiego. Jak się mnie pytają różne osoby, jaki bym wymienił projekt właśnie ostatnio zbudowany w Polsce, to ten jest jakiś naprawdę, naprawdę udany, z bardzo dobrze wyważonymi decyzjami architektonicznymi. Mi się wydaje, że on dotyka w ogóle tego, co jest istotą naszego zawodu, czyli że projektujemy jednak środowisko do życia, tak, do nauki, do pracy, do mieszkania i to podejście musiało chyba przyświecać architektom. Też, Janku, czekam na książkę o Pnieskim. Na pewno Grzegorz Piątek ze swoim talentem publicystycznym stworzy z tego świetne dzieło. Zresztą no, z książek, które czytałem ostatnio, książka poświęcona odbudowie Warszawy Grzegorza, też znakomita. Bardzo się... To jeśli sobie mogę pozwolić... Temat, o który mnie pytałeś, czyli o początki naszej pracowni, zostały opisane w książce, którą wydaliśmy na 20-lecie pracowni. Książka o tytule Życie i przestrzeń. Jeszcze Państwo możecie ją kupić w księgarniach. Myśmy ją pisali z myślą o studentach i młodych architektach, żeby podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami dotyczącymi zakładania pracowni. Więc zachęcam, być może to jest, może się okazać dla Państwa cenne. Tam są różne nasze przygody i te pierwsze nasze lata opisane. Dosyć chyba takim przystępnym, nienapiętym architektonicznym językiem. Nie architektonicznym językiem. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się być gościem, że wy odpowiedziałeś tak cierpliwie na wszystkie moje przydługie pytania. I każda okazja do rozmowy z Tobą jest prawdziwym przywilejem. Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy się tą rozmową podzielić z publicznością cyklu Architektura na XXI wiek, organizowanego przez Architekturę i Biznes. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, które do mnie spływały. No, udało mi się zadać te, które jakoś tam wiązały się z tematem, ale bardzo namawiam wszystkich na powracanie do tej rozmowy i innych rozmów. Jeszcze raz dziękuję. Chciałbym podziękować Małgorzacie Tomczak za zaproszenie nas do tego wyjątkowego cyklu. No i mam nadzieję, że wszyscy zachowamy zdrowie i będziemy się jeszcze cieszyć kolejnymi odcinkami tego cyklu, a w końcu spotkamy się gdzieś w rzeczywistości, może w plenerze, a może w jakiejś architekturze, znowu w większym gronie. Dziękuję Ci, Krzysztofie, dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Również redakcji Architektury i Biznes.